Cześć, siemanko, z tej strony Addison i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku zrobimy opening z nowego eventu Treasure Hunt Sahara. Otworzę 23 paczki właśnie z tego eventu za te wymiany punktów, co nie po 10. Też na trzech kontach odbierzemy po jednym zawodniku 88 plus z pasa po prostu. No i tak, w tym momencie wyświetla wam się lista ostatnich subskrybentów i jeżeli jesteś nowy na kanale i to oglądasz, zostaw suba, to w następnym odcinku na pewno się tu pojawisz. I chyba lecimy. 48 milionów udało mi się uzyskać za sprzedaż graczy TOTS, co nie? Posprzedawałem tych, co miałem, tam Gomeza, tego Fernandinho sprzedałem, to tam jeszcze Sirigu miałem i jeszcze chyba kogoś tam. To udało mi się, i też całą rezerwę, to udało mi się 48 milionów wyciągnąć. Z tego to jeszcze 10 milionów można odjąć, bo 10 milionów miałem, to tak z 35 tak około. To udało mi się z tego eventu po prostu uzyskać, tyle wyciągnąć. Na składzie na razie 114 overall. Może po tym evencie już będzie tak, pójdzie to po prostu z górki. Na razie 114. Też tutaj pewnie wzmianki wpadną, bo tutaj miałem kupować Piqué, jednak będę brał Matipa z tego nowego eventu, na bramce zostaje, Insigne sprzedam. Jeżeli może coś w tym odcinku kogoś dobrego trafimy, to po prostu sprzedam to kartę, jeżeli coś dobrego będzie. No i kupię tutaj na lewe skrzydło Neymara Ultimate Toty za no 70 milionów, no trochę chora cena, ale będę brał właśnie Neymara Ultimate Toty. No tak, tutaj pomoc zostaje, obrona, no jak mówiłem, Skriniar, bramkarz zostaje, Buffon. No i dobra, lecimy w event, bo trzy konta są. No te konto dla widza to już ostatni opening, bo tylko zagrałem po to, żeby po prostu na tym odcinku coś otworzyć. Jutro pewnie będzie, nie wiem, czy jakiś odcinek, a w sobotę będzie po prostu losowanie na te konto. O, jeżeli jeszcze chcesz wziąć udział w konkursie, to tutaj masz adnotację do tego filmu. No i po prostu weź udział, napisz komentarz. Spełnię tam chyba cztery warunki. No i będę życzył po prostu powodzenia. No i lecimy po kolei. Meczyki są skill game. 5 razy można to zagrać, bo tutaj za 2 energie, 4 energie, później jest 6, 8 i za 10, a później po 10 można za 10 energii grać ile chcesz po prostu. No dzisiaj to pewnie to będzie się odświeżać i od nowa będzie 2, 4, 6, 8, 10. No i znów po 10 będzie można napierdzielać to. O, to jeszcze meczyki. No sześciutko pograłem. No to na mecz versus attack trzeba mieć overall 100 składu. No i każdy gracz musi mieć 80 plus overall. I tak, co tutaj? Jeszcze meczyki są. Jeszcze tutaj są meczyki. Też tutaj na pierwszy mecz na 90 overall. Też raz zagrasz, później grasz ile chcesz. Tutaj na 100 overall. Też raz zagrasz, później grasz ile chcesz. No tutaj odblokowuje się, jeżeli to się zagra i wygra, max skill boost na 23, że można po prostu skill boostem 23 ulepszyć. No póki ja będę na 23 ulepszał, to pewnie to będzie koniec FIFA, bo na razie kurczę mam na 16-17. To kurczę trochę czasu minie, to ja nie wiem czy na 23 do końca FIFA kogoś wbije. No tutaj na końcu meczyk z Egiptem 2-0. Trzeba nadrobić, no w sumie 3 bramki trzeba strzelić na 120 overall, ale powiem łatwy ten jest mecz, grając na tym moim głównym koncie bez problemu, po prostu bez problemu, już 4 razy to pograłem, to już mam tutaj 4 te glify, 4 te fragmenty, 4 razy to wygrałem łatwiutko, powiem tak, że bardzo łatwo, jak dla mnie to się łatwo gra. No i tutaj 8 tych journal page. Już mam stówkę, to już na tym koncie otworzymy po prostu 10 paczuszek, 10 wymian będzie. Tutaj na końcu Sokocza i powiem tak, że jest prawdopodobieństwo, że on jest do zrobienia free to play, jeżeli po prostu się cały czas gra. Zawsze to energię się po prostu na zero, no wszystko energię po prostu się ładuje, te skill game, w te meczyki po prostu, to Okocza jest do zrobienia po prostu free to play. Ja nie wiem czy będę go brał, chyba bardziej się skupię tutaj gra iść w pomarańczowe skill boosty, bo mi jest niepotrzebne po prostu, będę grał tą formację, co mam teraz 3-4 atak do końca FIFA, nie będę zmieniał. No to żeby on miał kurde
Jeszcze jakiś lepszy skill boost Second Striker, a on ma attacking, to kurde, fajne statystyki ma, no nie powiem, ale kurczę, przez skill boost go nie będę brał chyba, nie będę go brał, bo też szkoda go wziąć i później go przepalić. No i kurczę, no będę w skill boosty pewnie tutaj szedł najbardziej, w pomarańczowe. I tak lecimy tu po kolei. Treasure map, no i tak tu treasure map, to tutaj tylko są, no po prostu wymiana tych punkcików na nagrody, no tutaj są fajne, bardzo fajne nagrody, po prostu master jest do trafienia 90+. Też tutaj już widziałem po tym, po wiadomościach po prostu, że już kilka osób Salaha trafiło, też jego cena teraz spadła do 30 milionów, to te ceny też, póki ten jeszcze te 14 dni minie, to pod koniec eventu taki Salah to z 15 milionów będzie warta, to karta 100 overall. No te elity, to też te mastery 90 overall, to już kurczę po 1 200 000, to jest cena po prostu śmieszna, śmieszna cena po prostu. No też tanie exp po prostu, tanie exp, będzie można po prostu graczy podboostować. Tak, no tutaj będziemy mieli do odbioru na 3 konta, bo na 3 kontach udało mi się tutaj do tej elity 88+ dojść. Też skill boostów to można dużo, po prostu strasznie dużo skill boostów. No ja najbardziej pomarańczowy, bo buduję skład pod pomarańczowe skill boosty. Pas, też tutaj są rank upy i tego pasa myślę kupić w poniedziałek. Kupię w poniedziałek, zobaczę jak tutaj właśnie za weekend, ile mi się tych właśnie punktów tutaj o artefaktów się uda mi uzbierać. Jeżeli dużo się uzbiera, jak dojdę gdzieś tutaj, już będę do połowy do tego, do niedzieli, to w poniedziałek kupuję pasa za 48 zł, to moim zdaniem no trochę się opłaca, najbardziej się opłaca pod te rankapy iść po prostu, bo tych rankapów strasznie dużo można, bo tu nawet na drugi można wziąć, ale tych pojedynczych to po prostu tu raz, dwa, trzy, trzech graczy można zrankapować i tu za darmowe jest 4. No to 4 rankapy można zapierdzielić, to ja bym, no i tu jeszcze po fioletowe oni pojął ten i do po 50 chyba na zawodnika, jak jeżeli się na drugi wbija, to kurczę będzie można też z rankapami tu lecieć i z tym overallem. No zobaczę, jak jeżeli kurczę dojdę tu przynajmniej do połowy, no już jestem prawie w 1/3 już jestem tutaj w tym pasie. Jeżeli się uda mi do niedzieli dojść tak do tych pomarańczowych skill boostów, kupuję pasa. Będę kupował, no 48 zł, trochę szkoda, ale wydawać na grę, ale ja chyba wydam, kurczę, nie ma co, bo tu to fajne nagrody są, skill boosty, ten, pod rankapy, najbardziej pod rankapy ja patrzę, że tutaj będzie można po prostu odebrać. To ja właśnie kupię pewnie tego pasa. I tak lecimy, lecimy z wymiankami, bo już, kurczę, odcinek 8 minut. No i kurczę, go, 10 wymianek, 3 konta mam, 23 paczuszki otworzymy. Jest szansa, kurczę, tu na okocze. Jest szansa na okocze. To po jednej chyba nagrodzie wypada, z tego co mi wiadomo. Ale patrzymy, patrzymy. Końcy, tutaj są końcy, 200 tysięcy. 200 tysięcy. Lecimy z kolejną. No to artefakty, właśnie te artefakty 40. Żeby trafić, to byłoby coś po prostu. Skill boosty szare, no to kurde. Początek FIFA bym brał. A teraz to już tu bardziej w pomarańczowym. Tutaj jest chyba 10 tych pomarańczowych. No to też nie tak dużo. Ciekawe, czy chociaż jednego gracza trafię. Końsy. No bardziej teraz przy końcach, kurde. Końsy. Dwa razy końsy, raz skill boosty szare. Czwarta paczka. Co tutaj będzie kryła? Exp 10 tysięcy. Nie, 20 tysięcy, bo tam chyba dwa razy po 10 było. Tak, 20 tysięcy expa jest. No tu nawet i glifa można trafić do okoczy. A jeżeli bym trafił, to pewnie bym bardziej wymienił na mastera 90 chyba 2+. Niebieskie skill boosty. No jeszcze 5 paczek na tym głównym koncie. Na pewno tu końców nie będzie pewnie. Exp. 4 do końca, no kurde, tutaj bez gracza będzie pewnie. Pewnie tak drop zmniejszyli, albo takiego farta nie ma po prostu. Jest. Bakambu. 93. Skill boost second striker.
Jest pierwszy master. No jeszcze trzy paczuszki, czyli to była siódma paczka. Z ósmą. Końsy. Dwie do końca. Artefakty, kurczę, artefakty. Bardziej chcę niż te, kurczę, mastery po prostu. I tutaj co tu będzie? Exp. I ostatnia tu wymianka. I tutaj będzie... Co tu będzie? O, pomarańczowy skill boost. No to może być. Tak. Holdingu mi trzeba i... Second Striker. O, tu jednego brakuje i będę miał na 16 level już. No i tak. A, jeszcze tu 80 plus. Kurde, ja zapomniałem wtedy, jak tu byliśmy. Otworzę. O, dobra, otworzę teraz. Nie zapomniałem. Odbieramy. To już sobie skill boosty odbiorę, bo tutaj nic ciekawego po prostu. W tych skill boostach nie ma. I tak, co tutaj będzie? Jaki tu overall? 88 plus. I 88 jest, kurde, mama Balde. Dobre, dobry, mama Balde. 88 najgorzej, ale dobra. To to już będzie pewnie on w ogóle cena śmieszna ze 100 tysięcy, ale dobra, lecimy na drugie konto, tak. O, jeszcze wam coś powiem. Mało co nie straciłem drugiego konta, tam gdzie buduję cały skład Team of the Year. Mało co nie straciłem w środę tego konta, bo e-mail, ten co był przepisany do tego konta, mi się po prostu odpisał i nie mogłem do tego konta po prostu wbić, bo się przełączyło tak ten e-mail, że co wbijam na te konto, na te właśnie DXShoty It, to wbijam na moje główne. Tak się zrobiło, że już się bałem, że straciłem konto, ale jeszcze miałem na pamięci to, że jak zakodowałem te konto na początku, to było to po prostu przez Facebooka. To przez tego właśnie Facebooka się zalogowałem, zrobiłem nowy e-mail i przepisałem na te konto. To kurczę, jakimś cudem udało się uratować te konto mi. No tak jakby nie Facebook, żeby właśnie nie Facebook, to już był, nie miałbym tego konta. Tutaj mam 92 miliony coinsów, udało mi się właśnie z tego i za tocy sprzedanie tych kurczę wszystkich toców, co miałem. Udało się 92 miliony, już mogę kupić nawet i teraz Ramosa Ultimate Toty, bo jego będę chciał kupić po prostu do składu. Na razie skład 104, miałem 108, ale dwa ogniwa mi brakuje tylko. Tutaj Ramos, no i tutaj Varan. Formacja, nie wiem, może do zmiany będzie. No i później za resztę końców, jeżeli... uda mi się coś za ten event, właśnie Treasure Hunt, uzyskać dużo coinsów, to planuję sprzedać Messiego, kupić Neymara Ultimate Toty i sprzedać Kante i kupić właśnie jego wersję Ultimate Toty. No trochę trzeba coinsów, dużo, bo kurczę, ze 100 milionów na luzie trzeba kolejnych, ale to no do zrobienia jest po prostu. I później resztę będę podbijał. No i kurczę, ten skład będzie bombowy na pewno. No i tak, lecimy z paczuszkami od razu tutaj. Tak, lecimy od razu w artefakty, odbierzemy Elite 88+. Zaczniemy teraz od elitki, tak. Tutaj na tym koncie nie będę pasek kupił. Jak kupować, to wolę na głównym się skupić, bo to jest moje główne konto, a to jest moje drugie konto. A te drugie konto to praktycznie mogę go nie mieć. Ale no pod YouTube, co nie, żeby nagrywać, coś się działo na tym kanale, było z czego nagrywać, to temu mam drugie konto, nawet i trzecie, bo trzecie to będę teraz, no, jedne konto rozdam i po prostu kolejne już założyłem, już powiem, że kolejne założyłem, już z kolejną serią będę leciał, no i rozdam je pewnie na 4,5 tysiąca subów, tak o. No i tutaj trafiliśmy Mastera 92 Sane z Szalkę, tak, będą końce na pewno jakieś. Małe, ale na pewno coś będzie. O, tutaj skill boosty szare mi się przydadzą, na pewno to nawet odbierzemy. Bo mi tu trzeba Possessing, trzeba mi Free Kick i trzeba mi Crossing. Pod tych graczy Toty mam pod Ronaldo, pod Ronaldo, Modricia i Marcelo. Tu coś się zbagowało. Ale dobra, już mniejsza z tym, już odbiorę tak poza odcinkiem to. Lecimy... Tutaj 8 paczuszek, 8 wymian. Po jednym masterze, tutaj już jednego mastera trafiłem, to jeszcze jeden, jakbym trafił,
to do woli. Do woli. Starczy po prostu. Ale zobaczymy, zobaczymy tutaj. Tak, pierwsza paczuszka. Końsy. Już mam 92. Bariera przekroczona. No trzeba mi tak na tych dwóch właśnie graczów Ramosa i Varana Ultimate Toty trzeba mi no grube 100 milionów po prostu, no jeszcze z tych 10 milionów mi potrzeba, żeby ich kupić. Tak, kolejna paczuszka, exp, jazda z kolejną. Końsy, no końsy trzeba, końsy dają. Jak końsy potrzeba, to kurde i dają końsy. Leci paczuszka kolejna. Jest, kurde, 94. Diane. Dobrze, jest drugi master. Też możecie w komentarzach napisać, kogo wy już trafiliście. Ile masterów, kogo jako najlepsze po prostu, jakiego najlepszego mastera trafiliście. Też z miłą chęcią popatrzę, co moi widzowie trafili. Czy trafili coś może i 97+. Bo jest, kurczę, jaki tam jest bramkarz. Mendy chyba. 97 to już Matip jest 97 i Salah najlepszy po prostu. Też może już ktoś Okocze trafi, bo tu Okocze nawet można trafić. Tu może ktoś trafił, jeżeli ma farta dobrego. No ja na razie tu dwa mastery na limit, na te konto starczy po prostu. Teraz to już będzie czysty przypadek, jeżeli bym trafił mastera. Tak. I dwie ostatnie paczuszki. I co tu wypadnie? Końsy. I ostatnia. Exp. No tu końsy, exp. Na przemian po prostu. Ale dobra. Tak, co tutaj jeszcze teraz? Chyba lecimy na trzecie konto dla widza po prostu. Tak, już się wczytało. Wbiłem 96 overall. Trafiłem, o! Bez nagrywania nagrywałem, co nie na spontanie. Paczki, co nie te deli. 85+, tam jest Team of the Week i trafiłem no po prostu dwie karty takie zarąbiste, bo 3 miliony zrobiłem, trafiłem tego, kurde, jak mu tam Suarez, 90 overall, a to była paczka 84+, znaczy 85+, no i trafiłem Edersona i za nich dwóch sprzedałem, zarobiłem 3 miliony, no i udało mi się wbić 96 overall, podbiłem tutaj Digne, podbiłem Madisona, podbiłem. No i siadło po prostu, siadł overall na 96. No jeszcze, kurczę, konto będę miał do niedzieli. To może jeszcze tutaj coś zdziałam po prostu. No jeszcze tutaj paczuszki będą, tu jeszcze będą paczuszki. Coś może tutaj trafimy. Bombowego. Tak. Tutaj lecimy z elitą 88+. Aha, zbagowało coś. No to co najwyżej wyjdę później z gry i jeszcze raz otworzymy to samo. No a tutaj 5 paczuszek, 5 wymian. Tak samo, taki sam plan jest, jednego mastera trafić. Jednego gracza. Leci paczka. Końsy. Tutaj końsy, no tutaj też się przydadzą, też się tu końsy przydadzą. Ale czekamy na mastera. Druga paczka, exp. Na szybko od razu, bo jak tak, odcinek będzie 20 minut plus, na luzie będzie 20 minut na luzie. Z 25 oby się by robić po prostu. Exp. Nasze skill boosty, dwie paczuszki. Tutaj exp, no i ostatnia paczuszka, co tutaj trafimy. I tak. Exp, no tutaj kurde, bez graczyka, ale tu jeszcze jeden 88, kurczę, może z gry będę musiał wyjść, czy nie? Dobra, nie będę musiał wyjść, jak tak, no i dobrze jest. Ciekawe, co tutaj wypadnie, oby był master, bo tutaj trzeba, są potrzebne końsy. A tutaj wypadnie 90 overall, no i najsłabszy master, ale dobra, jest master. Jakiś tam milion będzie na pewno. No i tak. No i tyle by to było. Odcinki na pewno z tego otwierania tych paczuszek na pewno jakieś będą. Często, co drugi dzień na przykład.
Tak będzie, może i codziennie, znaczy codziennie może nie, ale co drugi dzień na pewno będą takie openingi tych paczuszek. No i dobra, na ten odcinek to dzięki za uwagę. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale. No i do następnego odcinka i yo!